Teresa Kierat, mieszkanka miejscowości Przystań w województwie śląskim, swój głos oddała jako jedna z pierwszych. Parę minut po godzinie 7 rano. Trzeba wykorzystać nasze prawa, że jednak możemy głosować, a niektórzy nie idą i później narzekają, że jest źle. Uważam, że powinno się iść do głosowania i wybierać na tych, na których się chce zagłosować, żeby nam było wszystkim lepiej, bo wiadomo, że nie jest tak wspaniale, no ale właśnie idziemy po to, żeby było lepiej. W niedzielę 25 października wybieraliśmy posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych. W Przystajni, jak i w wielu małych miejscowościach na terenie kraju, najwięcej osób głosowało po niedzielnym nabożeństwie. Tak, ludzie przychodzą, zaczęli żeśmy o godzinie 7, na bieżąco od godziny 7 mamy ludzi w lokalu wyborców. Najwięcej osób zauważyliśmy po mszy z godziny 8, gdzieś koło godziny 9 było najwięcej osób. Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnych problemów, przebiega wszystko w miarę spokojnie, bez dodatkowych problemów. Sołtys Dobrej, wsi leżącej w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, podkreślał, że ludzie mają duże oczekiwania względem tych wyborów i czekają na zmiany. Choć w opinii sołtysa Polska na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Ze względu na to, że rolnicy otrzymują olbrzymie dotacje unijne, tą zmianę widać pozytywnie i to widać, nie trzeba nikogo o tym przekonywać. Widać te nowe domy, nowe gospodarstwa, nowe auta, nowe ubiory i przede wszystkim w tej chwili w sklepach jest wszystko. Tylko, że nie każdego stać, żeby się tam dokładnie zaopatrzyć. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i zdaniem wielu jest to swoisty festiwal obietnic. Obietnic było już bardzo dużo przez te lata, które przeżyłam, to były same obietnice. No nie wszystkie zostały zrealizowane, no niemniej jednak mamy nadzieję, że tym razem wybierzemy lepiej. Wszyscy nasi rozmówcy byli zgodni, że wybory to nasz obowiązek. Każdy powinien iść głosować, żeby potem, jak chce jakichś zmian w Polsce, to jest jego obowiązkiem, żeby iść zagłosować. Nie potem ludzie tylko narzekają, że jest źle, że chcą zmian, ale po prostu trzeba iść zagłosować, to wtedy może będą jakieś zmiany. Na wybory chodzę zawsze. Każdego, jak co to wybory są. No i warto wychodzić na wybory, żeby było lepiej. No jak to jest, no. Lepszych ludzi wybrać, no. Wybory traktuję jako swój obowiązek, więc chodzę zawsze, mimo że kandydaci nie są raczej z mojej bajki, więc wybieram mniejsze po prostu zło. Zdecydowanym wygranym niedzielnych wyborów jest Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła niemal 38% głosów. I pierwszy raz w historii po 1989 roku samodzielnie utworzy rząd. Drugie miejsce w wyścigu wyborczym przypadło Platformie Obywatelskiej, która zdobyła ponad 24%. Komitet Wyborczy Pawła Kukiza zajął trzecie miejsce z wynikiem niemal 9%. W Sejmie znajdzie się także Nowoczesna PL i PSL. Progu wyborczego nie przekroczyła Zjednoczona Lewica, partia Korwin oraz Komitet Wyborczy Razem. Prawdopodobnie nowy rząd zostanie powołany w drugiej połowie listopada.